wąska ta droga z tego względu. Nie możemy się bezpiecznie minąć. To bezpieczeństwo powinno być dla nas teraz takim... Zobacz, panie, jak on teraz przyjeżdża tym ciągnikiem, jedzie wolnym, to musi naprawdę się sunąć. W ogóle bezpieczeństwa dla nas nie ma. My jest dłużej teraz, nie? Na starym drodze mieliśmy normalnie, przestrzeń delikatną, takie bezpieczeństwo było zachowane, teraz no nie ma. Chodniki teraz są taką, a dopiero są ile asfalt zalany. Tydzień czasu jest asfalt, a już jest co czarne. To co będzie za rok, te chodniki będą zniszczone przez nas. Bo będziemy musieli uciekać na te chodniki. Po prostu, ze swojej własnej bezpieczeństwa. Po przedstawieniu przez projektanta we wtorek, w tym tygodniu, jego decyzji dlatego, czego tak zrobił, opowiada się, że to jest dla bezpieczeństwa pieszych. Te szerokie chodniki. Że matka z dzieckiem miała możliwość przejścia swobodnie przez jezdnię. Jak widzimy, są słupy. My 40 lat, jak już żyjemy, nie było jeszcze żadnego wypadku spowodowanego przez maszynę rolniczą czy przez samochód osobowy na tej drodze. Nie wiem, czy rolnicy już sugerowali, żeby te chodniki poszerzyć. Jakim względem te pasy zieleni, które są tutaj robione, to jest wszystko zabrane pod szerokość jezdni. Tu jest taki zarzut ze strony starostwa, że nie byliście na zebraniu. Na zebraniu byliśmy, ja osobiście byłem, było nas 15 osób. Rzeczywiście osób było nie za wiele. Dwa tygodnie przed rozpoczęciem robót budowlanych został przedstawiony projekt budowlany. Nie wiem na jakiej zasadzie te osoby, które tę drogę tutaj wyceniali, kosztorysy, różnego typu dokumenty pozwalające na budowę, dwa tygodnie przed rozpoczęciem dostali projekt budowlany. Przecież projekt budowlany to jest podstawa. Jego szerokość jest, szerokość krawężników, jaka warstwa jest podsypu, na tym się robią kosztorysy. Skąd oni wzięli te liczby, skąd oni wzięli te sumy, ilości tego betonu, asfaltu, podsypki, kostki, nie wiem. Dwa tygodnie przed rozpoczęciem nas powiadomili, przybyliśmy na to spotkanie, informowali nas o tym, że będą zwężone jazdy na posesję do 4 metrów. O szerokości jezdni nikt nam nic nie mówi. Spotkanie, które odbyło się w lutym, konsultacyjne w sprawie drogi, było na temat wjazdów, szerokości wjazdów i ewentualnych odwodnień. Nic nie było mowy o żadnych szerokości drogi. Nikt tego projektu nawet na tym zebraniu nie przedstawił, że droga zostanie zwężona kosztem, że tak powiem, starej jezdni, tak? Oczywiście ja byłem na spotkaniu z panem projektantem, z panem Starościną i z innymi ludźmi, którzy zarządzają, dyrektorem zarządu dróg. Wszyscy rozkładają ręce, że tak naprawdę już jest za późno na jakiekolwiek zmiany. No, pani Starościna nawet powiedziała, że oczywiście jakieś z ich pewnie strony zostały błędy popełnione, no ale już jest za późno, żeby cokolwiek z tym tematem zrobić. Proszę państwa, nie wiem, czy fotografowaliście lub nagrywaliście ten rower, którym ta woda cała ludka ma odpłynąć z 1,2 km asfaltu. Do tego jest ogromne posesje, które tak samo spływa woda, bo to jest naturalny spadek z tych podwórek na asfalt. Do dzisiaj mieliśmy deszczu aktualnie dosłownie 5 minut i już się robi problem, gdzie drogi jest na chwilę obecną ulane 450 metrów. Czyli za wąsko plus brak... Oczywiście, że jest za wąsko. Pan projektant śmiał się, że to jest tak naprawdę też dla naszego bezpieczeństwa. Mówię, ja jestem tutaj rolnikiem, wspieram też tutaj kolegów, żebyśmy tutaj coś z tym tematem podziałali. Pan projektant powiedział, że to jest także dla naszego bezpieczeństwa, bo jak się uśmiał, powiedział, będziecie jeździć teraz wolniej. No. I taka jest ten, a mówi, że się musimy minąć, no bo normatyw mówi, że maszyna nie powinna być szersza niż 3 metry szerokości, tak? No proszę państwa, no jak widzicie, tutaj nie są sprzęty, które zostały wyprodukowane, że tam powiem, w moim garażu czy w garażu sąsiada. To są wszystko sprzęty, które zostały zakupione przeważnie za pomocy unijnej bądź też za swoje zaoszczędzone przez lata pieniążki. I to są maszyny, które posiadają wszelkie atesty do jazdy po takich drogach. I oczywiście może przepis taki jest, że 3 metry powinien być nie szerszy niż 3 metry powinien być pojazd. Ale proszę państwa, ten przepis nie ma się jak nic do czasów obecnych. Proszę państwa, my powinniśmy się, państwo nasze powinno się rozwijać, czyli powinniśmy robić coraz szersze drogi, coraz bezpieczniejsze, coraz iść z duchem czasu i na potrzeby mieszkańców. Tutaj się nikt o nasze potrzeby, za przeproszeniem, nie zapytał, tylko na potrzeby wyborcze. Dwa tygodnie przed wyborami została rozpoczęta droga na Szybkiego i
teraz mam tego efekt, tak? Jak to zostało za przeproszeniem zrobione. Naszego bezpieczeństwa tutaj nie ma, jeżeli mówię o kierujących naszymi pojazdami, ale także nie ma bezpieczeństwa dla państwa pieszych. No bo jeżeli, widzieliście państwo, jeżeli my musimy tymi maszynami, to nie są jeszcze nasze najszersze maszyny. Akurat to jest teraz, jesteśmy w okresie żniw i są takie maszyny, jakie mamy teraz. Za chwilę wyjedziemy naprawdę dużymi agregatami, uprawowymi, siewnikami dużymi. No nie będzie przyczepy do złożenia, no naprawdę to są duże maszyny, które posiadają atesty. I to bezpieczeństwo pieszych zostanie zachwiane, no bo jeżeli my będziemy musieli, zmuszeni będziemy, żeby się minąć, najechać na chodnik, to nie daj Boże, żebyśmy tego pieszego zaczepili, tak? Zobaczcie państwo, są pasy zieleni. Po co są te pasy zieleni? Przecież można było odsunąć chodniki na te pasy zieleni, tak jak było wcześniej, tak? I asfalt by był szerszy. No to pan projektant zarzucił nam tak, że no ale to się nie wszędzie by zmieściło. Czy coś można w tej sytuacji zrobić? Trudno mi ocenić w tym momencie, tak? Na tym etapie inwestycji na pewno jest bardzo trudne dalsze działania i zmiany, tak? Ja wójtem jestem od 6 maja i jakby zastałem tą obecną sytuację. Tak? Ta inwestycja była w trakcie już realizowania. Ona rozpoczęła się 15 marca, więc jakby w poprzedniej kadencji samorządu. W tej chwili no, wykonawca jakby robi pracę zgodnie z projektem. I podejrzewam, że ten projekt jakby jest przedmiotem tutaj jakby sporu mieszkańców. A w pana ocenie, jak pan tutaj patrzyliśmy, te sprzęty rolnicze przejeżdżały, jest za wąsko? Ja jestem nie jestem jakby użytkownikiem tej drogi jakby sprzętem rolniczym, tak? Więc jakby tutaj nie chcę się wypowiadać za mieszkańców, za rolników. Na pewno jest dużo węziej. Poprzednia szerokość drogi miała od 7 do 7,40 nawet miejscami szerokości, więc tutaj to zwężenie na pewno będzie miało swoje skutki.